That shit is gonna be the death of us. Kontynuujemy przygodę z przesłuchania martwej kobiety. W środku robi się coraz ciekawiej. Ja miałem 2 dni przerwy, więc nie bardzo pamiętam, po co tu przyszliśmy. To była rozmowa z Adamem. Jak nie wiem, to był właśnie mój syn, to chyba moja żona, nie wiem. Tylko nie wiem, skąd on mu w głowie Heleny. Czy to jest jakieś już pomieszanie? O, tu coś nowego. Czy ten świat jej, z jej głowy miesza się z moimi wspomnieniami? Tutaj kolejny raz mamy tego węża kusiciela, który mówi o mojej szansie. Znaczy mówi chyba o szansie Heleny, nie o mojej. Mamy obraz z... obraz czy co to jest? Zdjęcie jakieś, nie wiem, z salonu tatuaży. I to jest chyba ten fotel z salonu. Także nie wiem, czy to Helena była chora na coś? Przyszła do lekarza? Teraz jesteśmy gdzie? Co to jest, jakieś prosektorium? Jabłko. Jabłko jako symbol tego... Wiecie, wąż, jabłko, nie? Zobaczmy, co się stanie. Oj, może trzeba było tego jabłka jednak nie brać. Is it done? Congratulations. You are now the proud owner of a CT-72 internal data storage. I've given you an accelerant to make the tissue heal faster. Just keep that dressing on for the next couple of days. You sure they won't find it? It's got a built-in scrambler and a shielded frame. No external scanning equipment can penetrate it. It's ghostware. Undetectable. Unless you know exactly where to look. Czyli Helena była na jakichś badaniach w szpitalu, czy tam u lekarza, nie wiem, w przychodni. I trafiła do jakiejś, nie wiem jak to nazwać, to jest jakaś nielegalna klinika instalowania tych wszczepów, tak? I zainstalowano jej pamięć. Dodatkową. Którą jeszcze ona chce ukryć przed kimś, czyli ktoś coś chce wykraść, może jakieś dane, może coś z tej swojej firmy, gdzie zatrudniła się jako programistka w tej korporacji. Czego ja tu mam szukać, bo to kręcę się trochę, wszystko tutaj jest, wyjścia nie ma, mam wrócić? Chyba tak. Co to jest? Co the hell did you do to yourself? Don't even start. I did what I had to. It's about time someone around here showed some initiative. What's that supposed to mean? Oh, you don't know. Czyli Amir nie był zadowolony z tego, co sobie zrobiła Helena. Ale w jakim celu ona to zrobiła? Tego jeszcze nie wiemy. Teraz idziemy po suficie. No, please. Tell me. Tell me again how useless I am. How I can't keep a job because no one will hire a fucking junkie ex-con. Amir. Do you even know what you're getting into? Dobra, czyli mamy kolejną rozwinięcie historii. Były problemy finansowe. Oni się pobrali. On miał problemy ze znalezieniem pracy. O tym mówię. Zatem ona się zdecydowała na podjęcie jakiegoś ryzykownego kroku do robienia gdzieś na boku. Zainstalowała sobie pamięć w głowie. I jak to wiecie, jak to w filmie Johnny Lemonic. Pewnie sobie coś do głowy załaduje i będą ją ścigać. Może przez to zginęła pewnie w ten sposób. Whatever it takes.
death of us. No i Amir miał rację, bo niestety obydwoje już zginęli. Już wiemy. Baza danych projektu zastrzeżono. Pobierz. Ale jaja. Posiadacze 8-bitowego Atari. Powiem tak, tego dźwięku się nie zapomina. Warto tylko dodać, że niestety ładowanie gier na Atari w ten sposób z kaseciaka trwało znacznie, znacznie dłużej niż tutaj pobieramy ten plik, bo to były minuty albo dziesiątki minut nawet. Coś pięknego. Dobra, czyli rozumiem tak, Helena jest teraz w tej swojej firmie i coś sobie skopiowała. Pewnie coś nielegalnego. I to są dane pewnie, które ona wykradnie, żeby, nie wiem co, zdobyć pieniądze od kogoś. O. Co to za koleżka sympatyczna? Mam uciekać przed nim? O. O, tu nie można zginąć chyba, tak? Czy można? Chyba można. O! Czyli tego pana nie lubimy, tak? Możemy kucnąć? Z tego co zauważyłem, to on ma, nie ma zbyt dużego zasięgu widzenia. Bo zareagował na mnie dopiero jakby w połowie drogi. Chyba, że się mylę i już mnie widzi. Nie. Mogę się jeszcze schylić, kucnąć, ale wtedy go nie będę widział. Może się uda jakoś go tak tutaj dziada wymanewrować. Ufa, golimy chyba. Fuck. Biegnij, kobieto, biegnij! Pierdolę, jeszcze jeden? Jeszcze jeden, goddammit. Nie bardzo wiem niestety, gdzie mam przejść. Tam była droga znajoma, natomiast tutaj co? W ten sam sposób. Chyba tam, gdzie się świeci, muszę dojść. Oh fuck. Nie, to trzeba zrobić chyba bardziej, że tak powiem, na pałę. Jeżeli muszę dojść tam, a on pójdzie tam, to co, ja się tutaj gdzieś zaczaję z boczku. Poczekam aż pójdzie. Ciekawe, czy chodzi tą samą drogą, czy raczej zmieni trasę. Nie, poszedł tam w ten kąt. Dobra, no to już. O, później wraca się. Ja nie wiem, czy pójdzie w moją stronę, czy gdzieś zakręci. Ja chyba muszę dojść do tego jasnego tam, do tego białego. O, idzie w moją stronę. Chyba muszę tam dobiec. O, fuck! Aż! Dobra, do 3 razy sztuk. Sprawdzimy, czy jego...
ale działanie jest takie same, czy też jakoś porusza się randomowo? No lepiej jakby przyszedł w to miejsce, w którym ja teraz jestem, to ja bym sobie przebiegł tam na drugą stronę i już. Mek. Jeszcze? Ktoś mi goni? Na razie nie. Znowu jestem w tym swoim biurze, tylko nie wiem, gdzie mam za bardzo iść. Sprawdźmy te świecące punkty. Co to jest? Tak się rozglądam, bo się boję, że mnie znowu ktoś nie złapał za karczycho. Dobra, co my tu mamy? Drukareczkę? Coś się wydrukuje? Baza danych projektu zastrzeżona znowu. Ups. Dobra, już wiem, o co chodzi. Ten typek mnie to będzie gonił. Muszę się tylko trzymać daleko od niego, nawet nie muszę kucać, bo on ma, tak jak mówię, niewielki zasięg. Znaczy niewielkie pole widzenia. Natomiast muszę dojść chyba do tych trzech świecących się kolorowo komputerów i pobrać te dane, tak? Z tego Atari. Myślę, że firma Atari tu powinna dopłacić coś twórcom za reklamę. Zginął? Czy jeszcze mnie szuka? Dobra, mamy chyba tutaj, musimy teraz, tak? W to świecące. Gościa nie ma. Czyli Helena ukradła jakieś pliki, na razie wiemy. Ze swojej firmy, do której się zatrudniła jako młodsza programistka. What the fuck? Gdzie ja jestem teraz? Symbol węża. A, moment. Czy to nie jest jakiś sekret? Normalnie bym poszedł do góry. Nie, to jest ściana, przepraszam. To nie poszedłem. Myślałem, że znalazłem coś pod schodami. Te sceny, te ujęcia w tych monitorach, w tych telewizorkach są jak z tego kanału Kraina Grzybów. A znowu wąż. To jest niezły patent. Budynek rusza się w rytm tych odgłosów serca, które słychać. Oh shit. Ja pierdaczę.
Już chcę wyjść z jej głowy. Już wszystko wiem. Już nie chcę tutaj z nimi rozmawiać. Mam gdzieś iść? Mam stać? Mam uciekać? Bo nie bardzo czaję, o co chodzi. Do wyjścia? Drzwi zamknięte. Nie działają. To coś? Mam się poddać temu? To mnie zeżre. Nie, odpycha mnie. Cóż muszę zrobić? Przestać i czekać? Nie mam pojęcia. No, drzwi ewidentnie nie działają. Nie bardzo wiem w ogóle... Tutaj mam już z boku? To mnie zeżre? Nie. Nie, nie chcę mi to zjeść. Tu są jakieś drzwi. Ale nie mogę do nich dojść, nie mogę skakać. Coś tu muszę zrobić, jakąś akcję z czymś, tylko nie wiem... Korek. W podłodze jest korek od wanny. Co to jest? Wiszący telewizor. Wow. Ojej. Telewizor no nie wiem. Telewizor, który wisi w powietrzu z wtyczką. Jednocześnie telewizor, jak widzę, oświetla mi... Służy jako latarka w tym momencie. Oświetla mi to, co się dzieje przede mną. I dobrze, bo nic nie widać. Proszę bardzo, jest wtyczka, jest telewizor, mamy tutaj gniazdko. Już mogę zabrać ze sobą telewizor? Chodź. Wow, zgubiłem monitor. Jest monitor od Atari. Nie mogę go wziąć? Nie mogę. Kasety magnetofonowe, jakieś farby. Jakieś kaszle? Co to wszystko ma symbolizować? Nie mam pojęcia, już tego nie jestem w stanie zinterpretować. Telewizora na... Świecącego telewizora z wtyczką... I gniazdka. Czekaj, tutaj podłączyłem go. Coś tu się świeci, muszę znaleźć drzwi. Są. Coś mi tu blokuje te drzwi. Wtyczka, czy to nie jest dookoła, jak obejdę to wszystko? Weźmy tę latarkę. A, to mi się drzwi zamykają, jak ja odepnę to. Czyli to podłączamy, drzwi otwarte, natomiast... Nic nie widzę. Natomiast tu mi coś blokowało, ten... O. Tylko po co ja to otworzyłem, w jakim celu? Aha, żeby zabrać ze sobą ten telewizorek. Bo teraz odłączam to stąd, to te drzwi się same zamykają. Ale otworzyłem sobie tutaj, więc mogę przejść to naokoło. Ale powiem wam, że to nie mam pojęcia, jak zinterpretować, o co chodzi z telewizorem, dlaczego. Tak, wcześniej to jeszcze tą pracę, tam wykradanie bazy danych, dodatkowa pamięć, okej, okay, to jakaś była... Z tej całej retrospekcji można było to wszystko... tego się domyśleć, natomiast
tutaj coś się dzieje, to już nie wiem. Buzior.